Dzień dobry i witam w nowej serii na kanale Wielkie Teorie. Opowiem wam dzisiaj o wielkiej teorii karmelowej, największym spisku na całym świecie. Wszystkie rządy świata chcą wam powiedzieć, że karmel się składa z cukru. To nieprawda, bo cukier się składa z karmelu. Wytłumaczę to wam. Jest wiele dowodów na to, że cukier się składa z karmelu. Ale możecie tam nie wierzyć. Ale ja wam udowodnię, dlaczego tak jest. Dlaczego ja mam rację. Opiera się teoria to na tym, że nie masz kawał stali. Roztopisz go, nie wiem, wlejesz go do formy rogu, to wtedy wyjdzie róg. Po prostu kiedy wlejesz, wchodzi kształt rogu. Kiedy ten róg stopisz, wyjdzie ci stal. Idąc z tym, jeżeli stopisz cukier, wyjdzie ci karmel, bo cukier się składa z karmelu, więc kiedy mamy karmel, topimy go bardziej, wchodzi nam cukier, kiedy topimy cukier, wchodzi nam karmel. I chyba rozumiecie, o co w tym chodzi. Jeżeli nie, to powiedzmy macie 2 IQ, ale nie licząc tego, no, mogło być gorzej. Więc jeszcze, jeżeli nie wierzycie, kiedy topisz, masz kawał plastiku, topisz ten kawał plastiku, wtedy masz dużo płynnego plastiku, wlewasz go do formy tak samo jak stal, wychodzi ta rzecz z plastiku, ale kiedy ta rzecz z plastiku zostanie stopiona przez słońce, przez ogień, przez wszystko, jeżeli jest ciepło, da się tym stopić. I jeżeli kiedy to się stopi, to wychodzi ci plastik, więc chyba rozumiecie, o co mi w tym chodzi. A jeżeli nie, to słabo. Więc rozumiecie. Jeżeli by, nie wiem, mamy na przykład węgiel. Wrócimy ten węgiel do pieca. Spali się, tak. Ale zawsze coś zostaje z tego węgla. Bo jeżeli pali się na przykład w piecu węgiel, to wyjdzie taki kamyczek. No. I ten kamyczek jest fajny, tyle. Ale i ten kamyk, w sumie nic on nie daje do tego, ale fajny jest. I teraz dobrym przykładem jest na przykład magma. Jeżeli mamy kamień, który stopimy, to wyjdzie nam magma. Albo lawa, jak to woli, bo magma to jest taka trochę zastygnięta lawa, ale oba z kamienia. Jeżeli to zastygnie, wyjdzie nam obsydian. Ale jeżeli mamy ten obsydian, go też stopimy, wyjdzie nam magma. Czyli łączy to wszystko magma i to pokazuje, że jeżeli mam karmel, to jeszcze będzie stopimy, wyjdzie nam cukier. I jeżeli na przykład idziecie do dwójka Google'a, wpiszecie jak zrobić karmel, to nie jest prawdziwy karmel, tym trzeba dodawać mleka i inne takie tam słabe rzeczy, to nie jest prawdziwy karmel. Prawdziwy karmel to jest kiedy masz karmel, roztopisz go, wyjdzie ci cukier i ten cukier jeszcze raz stopisz, wyjdzie ci karmel. Więc jak wiemy, cukier się składa z karmelu. Mam nadzieję, że to wam bardzo pomogło, bo będę wrzucał więcej takich filmów na taki temat, więc żegnam. Do widzenia.